Wszystkim, tutaj Banku i zgodnie z Waszą prośbą postanowiłam sama nagrać jakąś mapkę. Z góry przepraszam, że mój głos jest troszeczkę zjechany, ale musicie mi wybaczyć, po prostu na dworze jest 30 parę stopni, a ja jestem chora, mam zapalenie krtani i możliwe, że co jakiś czas będę wciągać jakieś cukierki na gardło. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się jakoś tam razem pobawimy i że będzie fajnie. Więc w tej chwili jestem w mapce, mapka nazywa się, zaraz wam, o matko, jaki śmieszny skin, zaraz wam wszystko przeczytam. Mapka nazywa się The Cube Incorporation, Cube in C. I to jest jakaś mapka futurystyczna i przeczytam wam historię, o co chodzi. W równoległym wszechświecie, świecie Minecraft, już nie jeden samotny człowiek. Co? To nie ma sensu. Ale dobra, ja tego nie pisałam, ja to tylko czytam. W równoległym wszechświecie, świecie Minecraft, już nie jeden samotny człowiek. Ziemia wypełniona ludźmi z całego, a popyt na kostki... Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to ktoś tłumaczył Google translatorem, więc pozwólcie, że może jednak ominę ten temat, bo jak czytam ten tekst, to po prostu nie ma sensu. Więc otworzę może sobie to po angielsku i zrobimy to tak. W równoległym wszechświecie Minecrafta świat... The world is no longer one... Aha, okej, już wszystko wiem. W równoległym wszechświecie Minecrafta świat... na świecie nie jest już tylko jedna osoba. Świat jest zaludniony ludźmi ze wszystkich stron i oni wymagają coraz więcej klocków, cubes, czyli tych kwadracików minecraftowych. Cube Incorporated, czyli ta fabryka Cube, to wielki monopol, który rozwiązuje ten problem, wysyłając swoje produkty kostkowe do różnych fabryk zlokalizowanych we wszelakich rozbudowanych kompleksach. Jesteś jednym z pracowników firmy Cube Incorporated i you work at the Cube. Pracujesz dokładnie w zachodnim kompleksie, zaraz na zewnątrz glacier, lodowego miasta w lodowym regionie. Nic specjalnego, zwykła praca biurowa, gdzie przydzielasz do których części budynków mają być wysłane które klocki. I płacą ci adekwatnie, jest to nudne, po prostu pilnujesz tego, żeby wszystko było wysłane na miejsce i potem wracasz do domu. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siedzisz sobie w biurze. Szukam jakiegoś czegoś ciekawego, bo ta historia jest bardzo długa i tutaj nic konkretnego się nie dzieje. This only device is an almost system. Everyone was there to survive at the build now. Okej, więc Nether został zamknięty, CEO, czyli szef firmy, uciekł, a zachodnie skrzydło zostało zmienione całkowicie w biuro. Ktoś o nazwie EPSR zajął całe zachodnie skrzydło i podłoga jest w renowacji. A EPSR zaczął zamykać wszystkie fabryki, co wywołało globalną panikę na świecie. Jest teraz panika, ludzie zaczynają chorować, bo nie mają klocków i generalnie, krótko mówiąc, muszę się dostać do tego budynku, dowiedzieć, co się dzieje i zatrzymać tych złych ludzi, którzy blokują klocki. Także tak to wygląda. Krótko mówiąc, dobrze, zaraz się dowiemy. Prolog, Button Pusher. No dobrze, Textual Pack jest również dołączony do tej mapki, także jak będziecie chcieli, to Wam wszystko podlinkuję i zobaczymy, co my tu mamy. No wygląda to ciekawie, nie powiem. Tak się poszłam rozejrzeć, szklane drzwi, mogę tu wyjść? No mogę wyjść, dobra. Tylko, że nie wiem, czy ja powinnam tu wychodzić, szczerze powiedziawszy. The Glacier City, to jest droga do miasta. Cube Incorporated. A co to jest to? To the main base, do głównej bazy. No dobrze, tylko że ja tutaj nie widzę tego przycisku, który mogłabym nacisnąć, szczerze powiedziawszy. Może to jest kwestia tego textual packa, ale no nie widzę, więc idziemy do miasta, może się dowiemy, co się dzieje, nie? Swoją drogą, jak się tak rozglądam, to ten textual pack jest strasznie dziwny. Ciężko mi będzie chyba się dowiedzieć, co jest czym. No dobrze, idziemy do tego szklanego miasta. Tutaj, a to jest to zachodnie skrzydło, które jest zamknięte.
I na razie nie możemy z tym nic zrobić, więc zobaczymy, może znajdziemy jakieś wskazówki albo coś. Swoją drogą kazali grać na peaceful. Ja nie wiem, czy mam tak ustawione. Mam tak ustawione, dobrze. Bo o to prosili i w ogóle mam chyba nie mam dźwięku, więc dalej nie słyszę dźwięku, to smutne. Dźwięku z Minecrafta, gdzie jesteś? Nie no, poważnie nie mam dźwięku. No ale no trudno. Może nie będzie trzeba nic tutaj słuchać, oby. Idziemy, o, zaczynamy się jakieś The Cube. I co my tu mamy napisane? Witamy w zachodnim skrzydle Cube West. We sure you always have the best for building. We make sure you always have the best for building. Mamy nadzieję, że, znaczy we make sure, jesteśmy pewni, że zawsze you always have the best, że zawsze masz najlepsze do budowania. Aha, pewnie te klocki do budowania. Jesteśmy pewni, że zawsze ofiarujemy Ci najlepsze klocki do budowania. Kwarantanna, do not enter danger. Kwarantanna, nie wolno wchodzić, niebezpieczne materiały. No ale ja bym chciała tam wejść. I to nie jest takie, tu jest jakaś drabinka, ale do niej nie doskoczę. No i wiecie co? Ale tam jest strzałka, jakby tam coś trzeba było, kurczę, zrobić. No bo widzicie, ja... Może to jest kwestia tego tekściupaka, ale ja naprawdę nie wiem, gdzie mam iść i co mam zrobić. Chciałabym się gdzieś dostać, a tu wszystko jest zamknięte. Zaraz pewnie noc przyjdzie. Już w ogóle będzie przykre. Ale prolog nazywa się dosłownie naciskanie guzika, więc tu musi być gdzieś guzik, tylko że... teksturpaki są złe. Ja sama jak grałam na singlu, to nigdy nie używam teksturpaków, bo ja po prostu nie ogarniam potem. Czekajcie, co to jest to? To jest crafting table. To są piecyki. Nie ma czegoś w piecykach schowanego? Nie. To jest... O, patrzcie, drabinka! No, to już wszystko jasne. Znaleźliśmy drabinkę w skrzyni. To w takim razie tam była drabinka. Pamiętacie, tam przed sekundą, gdzie myśmy byli. Spróbujemy się tam dostać na górę. Może to pomoże. W każdym bądź razie idziemy się dostać do tego zamkniętego zachodniego skrzydła i spróbujemy się dowiedzieć, co się dzieje. No, słoneczko już zachodzi, ale jesteśmy na peaceful, zgodnie z tym, co nam zarządzili, także mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra. Drabinka, drabinka. I w sumie na dół to już nie potrzebuję, może mi się przydał jeszcze. O, no proszę, możemy tu wejść. Do tego zachodniego skrzydła. Gorzej będzie, jak już potem nie wyjdziemy. Więc jeszcze rozejrzę, czy tutaj czegoś nie ma. Nie, to jest już tylko nazwa komnaty. Dobra, no to co, wchodzimy do środka. O, moje życie. Teraz jesteśmy w tajnym miejscu. Aha, tylko drabinkę położyłam. Okej. Okay. Nie, to wezmę ją z powrotem. Została mi moja jedna drabinka, może mi się przyda do czegoś. Tu mam jakieś ławeczki. To jest chyba poczekalnia tej firmy. Co tu mam napisane? Lavator. Okej, okay, jakaś drabina, wejście out of service, czyli nie wolno tutaj go używać. Level 1 lobby. No to jesteśmy w lobby. Aha, na pierwszym miejscu, na pierwszym piętrze lobby. Na jakimś B1 jest office, biuro tego szefa. Office complex. Manufacturing. Dobra. Ja bym po prostu tam poszła i zobaczyła, co będzie, no bo to nie ma tak. Tylko że jeszcze ja muszę mieć. Bo jak już zauważyliście, ja mam wybitne wręcz lagi, których nie umiem de facto. Znaczy mogę jeszcze wejść w options, czy mogę coś zmniejszyć, ale wątpię, bo ja tu mam wszystko już na fast nastawione. Details. Fast, 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 fast. No de facto nie mam już tutaj za bardzo co zmienić. Zaczyna się. Może jak zmniejszę rendering distance, to troszeczkę będzie lepiej. Dobra. Spróbujemy się tu dostać. Nie jest tak. Widzicie? Na lagach się nawet nie da wejść przez głupie drzwi. To jest przykre. Guzik! Wejdź! No! Nie, nie wejdę.
Czuję się zdemotywowana. Jestem debilem, nie umiem wejść przez drzwi, dziękuję. O! Proszę bardzo, jesteśmy. Warning, do not use. This area is closed for further notes. Każą nam nie używać tej drabiny. No to ja bym nabyszczela pierwsze to jej użyła. Może mnie tam nic nie zabije. W sumie powinnam się przejść naokoło, ale... Stop, 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 stop. To są jakieś drzwi. Office. Tylko, że nie mam jak tego office otworzyć w żaden sposób. Zobaczymy, co jest niżej. Tu coś było, tu coś było. CEO office. CEO. Tylko, że to są wszystko drzwi żelazne. Ja się nie mam jak tutaj dostać. Co mamy tutaj? Kolejne biuro. A tu już jest ciemność straszliwa. Manufacturing, tutaj jest fabryka. A niżej już nic nie mam, dobra. Czyli na razie nie możemy się tutaj za bardzo dostać, bo nie mam przycisku ani nic. Wygląda na to, że ta mapka będzie bardziej skomplikowana niż mi się wydaje. Ciemna noc, dobrze, że jesteśmy na peaceful. Dobra. I stąd chyba przyszliśmy, tak mi się wydaje. Tak, lobby. Dobra, rozejrzymy się, może tutaj coś będzie. Czy nie wiem. No bo kurczę, te drzwi są pozamykane, tak? A w lobby nie było jakiejś skrzynki, która w tym tekstu wypaku nie wygląda jak skrzynka. O matko, teraz mi utrudnili jeszcze bardziej z tymi drzwiami. A nie? A, wyszłam! Wyszłam! Dobra. No tutaj ewidentnie nie ma nic. O, przepalne drzwi. Tutaj ewidentnie nie ma nic. Dobrze, włamaliśmy się do tego zamkniętego skrzydła, ale to nam nic nie daje. Jeśli ktoś ma w ogóle jakieś pojęcie, czy widział, że coś pominęłam, to oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego, żeby mnie o tym poinformować, bo ja jestem ciemna w takiej grze. Ja mogę biegać, jak ktoś coś robi, ktoś ogarnia, natomiast sama to już jest troszeczkę gorzej. Zobaczcie, na samej górze skrzynka, jakieś coś, cokolwiek. Cokolwiek! No cokolwiek! Nie ma. Dobra, to schodzimy w dół z powrotem. Raczej spadamy w dół. Jakie się mam tu dostać, no? No nie mogę rozwalić drzwi. Znaczy w sensie, no jakbym się uparła, to bym rozwaliła, ale... Naprawdę nie da się nigdzie wejść. Ciekawe, że tam niżej jest dalej drabina. Tylko... Nic mi po tym, w sensie, ja tego nie otworzę. To nie jest klapa czasem, nie? Nie. Zresztą podejrzewam, że jakbym tam zeszła, to już bym nie... Tu jest przy... Dobra, ludzie, jestem idiotką. Tu są przyciski, tu wszędzie są przyciski. Ale przynajmniej znalazłam sama. Dobra, to idziemy do fabryki. Wow! Sąsiad wierci. Boże drogi, ja nie chcę, żebym zawał dostała. Ja tu wchodzę do jakiejś ciemnej fabryki. Dobra. Tube in motion. Do not touch. To jest ruchliwa... Ruchliwy... Boże, tube. Jak jest tube po polsku? Ruchliwa tuba. Nie dotykać. Okej. Running low. Emergency button dispenser. O, okej. Tu jest przycisk. Tu mam nadzieję, że nie spadnę. A dlaczego służy ten guzik? Bo go nacisnę... Teoretycznie go nacisnęłam, ale... Jeśli cokolwiek miało się stać, to się nie stało. Dobra. Matko droga, ja się boję tej mapki! Lava source, maiden shaft. Wiecie co? Zobaczymy, co jest na innych piętrach może. Bo jak już geniusz znalazł przyciski, to już powinno być łatwiej.
Jak już geniusz przez drzwi przejdzie. O, jeez. Widzicie, jestem mistrzem Minecrafta. Żaden wasz let's player nie ogarnie tego tak słabo jak ja. Taradadam. Iu. No. Ja chcę się tu dostać teraz, do biur. Bo w końcu w biurze ja pracowałam, podobno. Tylko nie było imienia mojej postaci, ale mniemam, że jestem chłopczykiem, przynajmniej tak wygląda. Że jestem chłopczykiem. Chłopczykiem, pracownikiem korporacji. No to teraz tak, bo ja bym chciała dosięgnąć do tego przycisku, ale... A, jest, okej. Okay. Dobra, jesteśmy w biurach. Biuro firmy Cube Incorporated. Co my tu mamy? Condient. To są wszystko pozamykane te biura. Jedne za drugim. Czy to był jakiś numerek na tabliczce? Coś tu było? Nie, to tylko znaczek, okej. Okay. Czyli tu jest wszystko pozamykane, ale możemy pójść do pokoju menadżera, executive manager. Ok, czy znajdziemy coś? O, jakaś skrzynka, skrzyneczka, guzik, kolejny, to na pewno się przyda. 17 torch tych światełek i książki. Te książki to nam są coś potrzebne? No chyba nie. Będziemy mu książek kraść. To żeby było bezczelne, przyjść do faceta, książki mu kraść. Nie, płytki naciskowe. O, a to co? Nie mówcie mi, że mają w ogóle ten, że będziemy się poruszać wycznikiem. No ale on się nie otwiera, nie chcę tego zepsuć. Ale poruszanie się tym to byłoby genialne. Ale w sumie chyba powinniśmy się tym poruszać, bo dostaliśmy światło. Tam jest ciemno pewnie jak w tupią murzyna. Dobra, najwyżej zepsuję i odłożę na miejsce, tak? Tego się trzymajmy. Bo czuję się jak w takim typowym, przygodowym jakimś tym, no. Że a, przyjdziemy zaraz wentylacją. Okej, okay, nie przejdziemy wentylacją. Co więcej, chyba rozwaliłam ten klocek ewidentnie, tak? Nie mam go w inventory, nie mam. No to mnie tu nie było, tu się nic nie stało. Dziękuję. A już mi zrobili frajdę, żebym mogła pochodzić wentylacją. No. Puść się. Puść się. No. Ale dostaliśmy pochodnie. Tutaj jest wszystko podjęte kwarantanną. No tutaj są wszędzie te szyby wentylacyjne. I chcę tam wejść. Dobra. No nic, zobaczymy co było na samej górze, bo może myśmy zaczęli to wszystko od tyłka strony. A powinniśmy pójść do pierwszego pomieszczenia, którym jest biuro tego głównego CEO. CEO z office. Tak. Teraz znowu muszę stanąć tak, żebym dała radę na się... Dam radę. Oho. Pięknie. Cube West Incorporation Manager. John Gauntlet jest menadżerem tutaj. Place here. Two buttons needed. Mam dwa guziki. Mam dwa guziki w inventory. To w sumie chyba dobrze, że poszłam wcześniej na dół, bo teraz możemy iść. Dobra, czyli tak, jeden guzik mam sobie tutaj. A drugi pewnie... Aha, drugi pewnie dalej, okej. Okay. Idzie, chodź, chodź. Moment. Aha, ta płytka otwiera wszystko, dobra. Warning. If not SMP, not place the... Jeśli nie jestem SMP, cokolwiek to jest SMP, mam nie kłaść guzika. Put button below to turn the self-defense mode. Jak położę guzik, to włączy się samoobrona. You may not exit until an employee says that you are safe. We will inform you that... Ok. Dobra, najwyżej zginę, no słuchajcie. Bo jest powiedziane, że to jest... to jest jakiś bunkier, emergency safety room. I on sprawi, że będę bezpieczna. I powiedzą mi, kiedy będę mogła do niego pójść, jak już będę ostatecznie bezpieczna. Nacisnęłam. Coś się stało? Ła, coś mnie bi! Zginęłam. Okej. Okay. Nie byłam bezpieczna, to było cheatowanie, foch! Dobra, na tym skończę ten odcinek w mapce, której nie ogarniam. Także napiszcie mi, czy powinnam grać w takie mapki, czy powinnam z kimś robić jakieś survivale, czy powinnam grać w ogóle w inne gry.
I no, trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa.